Minęła 10:40, a w studiu zapowiadany wcześniej gość jest razem z nami ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Spróbujemy podsumować to, co wydarzyło się w naszej diecezji w ciągu tego roku, który właśnie mija. Wizyta papieża Franciszka w Polsce, 1050. rocznica Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży, a także Rok Miłosierdzia. Dawno nie przeżywaliśmy tak wielu ważnych wydarzeń w ciągu jednego roku. W związku z nimi wokół nich wydarzyło się bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele dobra. W naszej diecezji także. Owszem, bo diecezja jest ważną częścią Kościoła w Polsce i wraz z nim Kościoła Powszechnego, więc uczestniczyliśmy bardzo, myślę, i aktywnie, i ufam owocnie w tych wszystkich wydarzeniach wymienionych przed chwilą, bo to one faktycznie były taką linią, nicią przewodnią dla wszystkich duszpasterskich inicjatyw. Które z tych wydarzeń możemy postawić na tym pierwszym miejscu? To jest trudne pytanie, ale myślę, że one się doskonale uzupełniały wszystkie. Osobiście, mówię teraz w swoim własnym imieniu, najbardziej jakoś bliski mi był Rok Miłosierdzia. Nadzwyczajny, święty, Rok Święty, czy Czas Łaski, który od strony takiej ściśle duszpasterskiej chyba najbardziej angażował i pod którym się pewnie najwięcej wszyscy spodziewali. Ważny jest ten historyczny zupełnie jubileusz, jakim było wspomnienie Chrztu Polski i związane z nim różne ogólnopolskie wydarzenia, także diecezjalne, różne sympozja, konferencje, przepiękne publikacje. Ale dla nas, jako ludzi wiary, także dla duszpasterzy, tak Rok Miłosierdzia i troska o to, żeby tego czasu łaski nie zmarnować, żeby jak najlepiej wykorzystać go i w tym wymiarze takim wspólnotowym, i w tym indywidualnym. Więc jakoś ten czas i te tematy były dla mnie najbliższe. Tego żywego, młodego Kościoła mogliśmy doświadczyć przede wszystkim podczas Światowych Dni Młodzieży, także w naszej diecezji. Tak, to było wyzwanie, jak zresztą dla wszystkich innych diecezji. Ale tu raz jeszcze okazała się ta wielka umiejętność, sztuka współpracy wszystkich środowisk, no i kościelnych, i tych wszystkich świeckich, myślę o instytucjach, o samorządowcach, każdego szczebla. Na szczęście, myślę, nie przespaliśmy momentu rozpoczęcia przygotowań i gdy tylko znane już były i terminy, i miejsca najważniejszych wydarzeń, udało się zaangażować wszystkie środowiska odpowiedzialne za przygotowania, a potem przeżycie. Myślę zarówno o władzach województwa, jak i samorządy, te wszelkie i powiaty, i gminy, no i miasto Rzeszów, które ze względu na swoją wielkość, no i takie centralne położenie, rzeczywiście odegrało kluczową rolę, koordynacyjną także, bo większość tych wydarzeń miała miejsce w Rzeszowie i wszelkiego rodzaju wsparcia, a pracownicy, urzędnicy urzędów miejskich mają już bogate doświadczenie i dzięki temu zarówno na etapie przygotowań, jak i potem realizacji, myślę, udało się dobrze wywiązać z tych wszystkich zadań. Słów papieża Franciszka pewnie nie zapomnimy długo. Taką mamy nadzieję. Tak, wracamy do nich ciągle. Zwłaszcza, że Ojciec Święty mówił językiem bardzo komunikatywnym, obrazowym. Jego wypowiedzi, niektóre zdania przejdą już pewnie jako takie złote myśli, powiedzonka ciekawe, do których będziemy nawiązywać. I widzę, że to już jest czynione. I nie tylko w Polsce. Ojciec Święty rzeczywiście jako sternik Kościoła, jako pasterz, a przede wszystkim jako przyjaciel ludzi młodych znalazł słowo odpowiednie, słowo owszem pochwały, uznania, tośmy wszyscy słyszeli, ale też wymogów, wymagań, które wcale nie są małe, banalne i które wymagają zaangażowania.
to płaszczyzna ogólnopolska, która wpisała się w tą przestrzeń taką diecezjalną, to teraz porozmawiajmy o tym takim lokalnym naszym kościele. Co wydarzyło się w ciągu tego ostatniego, mijającego już roku? To właśnie wszystko było w związku z tymi ogólnokościelnymi wydarzeniami, ale gdy patrzę na choćby przeżywanie roku miłosierdzia centralnymi takimi miejscami i celebracji, ale też konkretnych działań były kościoły jubileuszowe, stacyjne, w których odbywały się nabożeństwa, spotkania nie tylko dla parafii skupionej wokół tej świątyni, ale także dla dekanatów, dla regionów. Podejmowane były także działania natury charytatywnej, a więc to, co na co dzień czyni, realizuje Caritas każdej diecezji, czy też parafialne oddziały Caritas, szkolne koła Caritas, które zrodziły się, jak pamiętamy, w Rzeszowie, w naszej diecezji, i jest ich wiele. W każdym razie to były te inicjatywy oddolne, które miały naocznie pokazać, że miłosierdzie, owszem, to jest też przebaczenie, to jest pojednanie, ale to także konkretna pomoc, to wrażliwość na drugiego człowieka, i myślę, że w tej dziedzinie udało się poruszyć wiele środowisk, na nowo zaktywizować. Myślę także o jakichś takich trwałych dziełach. Może ich nie ma zbyt wiele. Nie chodzi też o jakieś, nie wiem, takie spektakularne budowle czy instytucje, które wtedy powstały, ale udało się na przykład w zakładzie karnym w Rzeszowie samym zorganizować przy wielkim wkładzie zarządu, dyrekcji tych zakładów, kapelanów, którzy tam pracują, piękną kaplicę wyposażoną, nowoczesną. To także jest pewne dzieło tego roku na trwałe, wpisujące się jako osiągnięcie, bo wiemy dobrze, jak z miłosierdziem związana jest Eucharystia, jest wręcz jej źródłem. I tego miłosierdzia wszyscy potrzebują, także osadzeni w zakładach karnych. Czy na przykład w szpitalu Pro Familia w Rzeszowie, także piękna kaplica, czy w Cmolasie filia warsztatów terapii zajęciowej z Kolbuszowej otrzymała nową siedzibę, wyposażenie. To są takie konkretne, może niezbyt wielkie dzieła, ale na miarę naszej diecezji, naszych możliwości spore. Ufamy, że wkrótce uda nam się otworzyć, uruchomić dzieło, które rzeczywiście ma takie rozmiary znaczące. Myślę w tej chwili o zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, który będzie miał swoje lokum w Głogowie Małopolskim, tuż przy Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Od kilku lat, głównie wysiłkiem parafii, realizowane to dzieło, docelowo na 40 łóżek dla pacjentów leczenia takiego poszpitalnego, w ogóle opieki medycznej, wszechstronnej, całodobowej. Niewiele brakuje, troszkę nam czasu zabrakło, żeby to dzieło dokończyć i uruchomić w roku 2016, ale ufamy, że uda się to zrobić na początku roku 2017, może w łączności ze Światowym Dniem Chorego, byłaby to doskonała orientacja, doskonała okazja, ale też i taka dobra konotacja w związku z rokiem czy z Dniem Chorego. To będzie rzeczywiście dzieło roku miłosierdzia, tak chcemy na to patrzeć. Wkroczymy w nowy rok, to już jutro, to będzie ważny rok dla diecezji, ponieważ rok jubileuszowy. Tak. 25 lat wkrótce, po 25 marca zegary wybiją tę piękną rocznicę, srebrny jubileusz. Kilkanaście diecezji w Polsce będzie przeżywać w tym dniu no, datę, czy właśnie taką rocznicę powołania do istnienia diecezji. U nas to było właśnie też wtedy, w 1992 roku,
rok po pobycie Jana Pawła II w Rzeszowie. To na pewno będzie okazja do, jak zawsze jubileusz, do wspomnień, do podsumowań, do różnych takich refleksji, może i rachunku sumienia, chociaż myślę, że diecezja rzeszowska ma wszystkie powody do cieszenia się, radowania, do wdzięczności ludziom, którzy od początku tworzyli tę diecezję, jej struktury wszelkie, kładąc fundamenty dosłownie pod wszystkie czy instytucje, dzieła, które dzisiaj znakomicie funkcjonują, jak choćby nasze Radio Via, czy wiele innych instytucji diecezjalnych. 25 lat, jak się nie cieszyć z tego, jak nie dziękować pierwszym pasterzom, księdzu biskupowi Kazimierzowi, księdzu biskupowi Edwardowi, to oni od początku nadawali kierunek, ton i tworzyli ten klimat niezwykły, w którym my dzisiaj, w którym my oddychamy, w którym możemy kontynuować to wszystko. I ja się cieszę, że będę mógł i uczestniczyć, i w którymś momencie i może przewodniczyć tym obchodom, a przede wszystkim Bogu dziękować za łaski, które zsyłał przez te lata. Oczywiście jubileusze to także są po to, żeby się trochę wychylić do przodu i pomyśleć, jak dobrze przeżyć sam rok jubileuszowy. On zawsze jest rokiem łaski, ale też co zrobić, żeby nie tylko kontynuować, ale ciągle pomnażać jeszcze owoce tych 25 lat, więc czeka nas też i wysiłek organizacyjny, bo chcemy nadać tym obchodom jubileuszowym na nasze możliwości dużo splendoru, uszanować osoby, które są godne tego uszanowania, które wniosły bardzo wiele i które naprawdę zasługują na to, żeby im wyrazić wielką wdzięczność. O tym oczywiście będziemy jeszcze niejednokrotnie mówić na naszej antenie. Kończy się stary rok, zaczyna się nowy rok. Zwykle to właśnie dziś płyną życzenia związane z tym, jaki być powinien, czego sobie powinniśmy życzyć, czego ksiądz biskup życzy całej diecezji. Otwarcia na Boże światło przede wszystkim. My możemy sobie planować, mieć własne ludzkie scenariusze, pomysły, mobilizować nasze ludzkie siły, naprężać mięśnie. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzi człowiek. Chcemy i tego sobie wzajemnie życzymy, żebyśmy się umieli wsłuchiwać w to, czego Pan od nas chce, czego On sobie od nas życzy. Nie tyle, co On nam życzy, czy co sobie wzajemnie życzymy. Więc wsłuchiwać się takiej wrażliwego słuchu życzę. A jeśli usłyszymy, byśmy umieli to podjąć, realizować w zgodzie, w wielkiej współpracy, to zawsze przynosi fantastyczne owoce i znamy to z osobistego doświadczenia. Więc wszystkim życzę, byśmy tak umieli współpracować. Życzę także obfitości Bożych darów i umiejętności współpracowania z nimi. I to w tym wymiarze indywidualnym, osobistym, jak i rodzinnym, i takim kościelnym, i narodowym. A jeśli przy życzeniach jestem, niech mi wolno będzie w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, zwłaszcza umiłowanym diecezjanom, którzy pamiętali i o mnie, i o księdzu biskupie Kazimierzu, księdzu biskupie Edwardzie, i przysyłali na różne sposoby, przekazywali życzenia świąteczne, noworoczne, no i te imieninowe na dzień 27 grudnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspólnotom modlitewnym, wspólnotom modlitwy Margaretka, których jest wiele już w naszej diecezji, którym jestem ogromnie wdzięczny za tę codzienną modlitwę za swojego biskupa. Bardzo dziękuję i w intencji wszystkich odprawiłem mszę świętą w święto świętej rodziny właśnie wczoraj, bo tak tylko mogę wyrazić wdzięczność właśnie modlitwą i obiecuję ją nieustannie. Kończy się stary, piękny rok, pełen ważnych wydarzeń dla całego Kościoła w Polsce, dla całego Kościoła w diecezji. To będzie też kolejny rok, który naznaczony będzie wieloma wydarzeniami, ponieważ to będzie rok jubileuszu, jak mówił ksiądz biskup ordynariusz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.
Serdecznie dziękuję wszystkim. Błogosławię z całego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.